są takie długi, które są nieściągane. Od czego to zależy? Od czego zależy skuteczność Państwa zdaniem, skuteczność ściągania? Czy już nie ma pieniędzy? Bardzo dobra uwaga. Oczywiście mamy takie przypadki, które są w ostatnim czasie dosyć popularne. Mówimy tutaj o przestępstwach wyłudzenia, przestępstwach faworyzowania wierzycieli, przestępstwach dotyczących doprowadzenia świadomego do upadłości spółki lub nawet przenoszenia na nowe spółki. Umowa. Dowód spełnienia świadczenia niepieniężnego. W Waszym przypadku to są często PZ-ki, WZ-ki. To są te dokumenty, które potwierdzają, że my sprzedaliśmy, ktoś to odebrał w odpowiedniej ilości, ocenie i jakości. Na tej podstawie będziemy mogli dowodzić naszych racji. Chodzi o udokumentowanie naszej transakcji. Często wielu z Was pewnie korzysta z firm windykacyjnych. Nie wysyłają pisma, wezwania do zapłaty, dzwonią. To oczywiście zajmuje czas. Natomiast weryfikacja firmy, która też już powinna się odbyć na początku, zanim dojdzie do tego, żeby do takiej współpracy, jest wiele podmiotów gospodarczych, z którymi współpracujecie. Często to są podmioty nowe. W takiej sytuacji już powinniśmy, jeżeli nie działaliśmy wcześniej z takimi firmami, powinniśmy zwrócić na to uwagę, kiedy one powstały, czy rzeczywiście nie mają długów, czy są jakieś powiązania ewentualnie z innymi spółkami, które wcześniej padły. I teraz tak, jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że nie mamy płatności, jeżeli takie dokumenty trafiają do prawnika, to jak ja się zachowuję? Ja zwracam uwagę na to. Jeżeli mam umowę, jeżeli mam dowód spełnienia świadczenia niepieniężnego, jeżeli mam fakturę, to ja kieruję nakaz do zapłaty. Nakaz w postępowaniu nakazowym wydany powoduje, że mamy w ręku tytuł egzekucyjny przed uprawomocnieniem się orzeczenia. Czyli krótko mówiąc, już w momencie, w którym otrzymujemy taki nakaz, mogę go dać do komornika, a komornik zabezpieczy rachunki bankowe, pomości i inne, nie wiem, wierzytelności, prawa. To jest bardzo ważne z punktu widzenia dochodzenia roszczenia na końcu. To się oczywiście bardzo często zdarza, zwłaszcza w Waszej branży. No to jest szybkie działanie, sprzedajecie, nie podpisujecie wszystkich umów. Często te WZ-ki są nieczytelne, podpisuje je nie wiadomo kto. Są niewyraźne. No, tak, tego też trzeba zachować. Natomiast nowe rozwiązania, wniosek o zabezpieczenie od stycznia tego roku, więc nawet jeżeli mamy tą fakturę, mamy te PZ-ki, to powinno być wystarczające. Wielu z Was pewnie miało taką sytuację, kiedy że był nakaz, był komornik, egzekucja okazała się bezskuteczna. Wiele osób w tym momencie ryzykuje z dochodzenia swoich należności. Natomiast nie wiem, czy Państwo słyszeliście kiedyś o tym, że członkowie zarządu również w przypadkach spółek ZO odpowiadają za zobowiązania spółki. Jeżeli wyczerpujemy egzekucję w stosunku do spółki, a zarząd w odpowiednim czasie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, bo na zarządzie ciąży szczególne obowiązki prawne. Jednym z nich jest m.in. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli tego nie zrobią, dłużny wierzyciel ma prawo sięgnąć po majątek członków zarządu. Są też sytuacje, kiedy rzeczywiście są ci dłużnicy bardzo, bardzo trudni, mają przenoszone majątki. Jeżeli prokuratura też nie reaguje albo umarza, to ja bardzo często wspieram się w swojej praktyce współpracą z agencją. Oni mają możliwości do tego, żeby po pierwsze, nawet przed wniesieniem powództwa. To jest bardzo też kluczowa informacja dla mnie jako pełnomocnik. Na przykład ustalić majątek. Jeżeli ja, posiadając informację, jaki majątek mam poszukać na tych etapach początkowych, nie ze wszystkim się da uciec, czasami są jakieś nieruchomości, czasami są nieruchomości, ja będę taką wiedzę posiadał, to ja złożę konkretny wniosek o zabezpieczenie konkretnych
rzeczy, ja muszę to wskazać. Zdarza się. Zdarza się ostatnio coraz częściej, że do tych wyłudzeń dochodzi. Są zakładane fikcyjne spółki, są zakładane spółki, które w pewnym momencie tracą swoją kondycję finansową, a mimo to zaciągają dalsze zobowiązania. Pobierają towar, nie płacą. W takiej sytuacji zasadnym jest, żeby składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Każda osoba, która została pokrzywdzona, przysługują jej określone uprawnienia. Tymi uprawnieniami jest na przykład wniosek o naprawienie szkody. Pytacie o termin przyprawienia. Tak, to jest okres dwuletni. Tym wodem może być wszystko postępowanie cywilne. Nie ma żadnych ograniczeń. Maile, fotokopie, zdjęcia, SMS-y, świadkowie, etc., etc. Każdy dowód będzie dopuszczony przez sąd. Jedne mają walor dokumentu, sąd będzie nadawał większą wiarygodność, a inne będzie oceniał w ramach swobodnej oceny dowodów. Podkreślam jeszcze raz, dobrze udokumentowana transakcja powoduje, że postępowanie jest tańsze, szybkie, możemy korzystać z różnych narzędzi prawnych, które w wysokim stopniu